wyschnie? Przykleić elementy. Jak? Nie mamy piktaków, wiesz? A ja mam. Masz piktaki? No dobrze. No, czekajcie, zrobię wam piękne. Jesteśmy najpiękniejszą rodziną w Krakowie. Ty można z jakiś chrząk, tak. O masko, płaci koniec. Mamy zestawy do programowania i robotyki, do nauki takich podstaw właśnie dla dzieci trzecia, czwarta klasa, ale myślę, że tutaj rodzice, którzy przyszli z młodszymi dziećmi, sobie pomogą. Ja będę... Tak, czy też, ponieważ pomysłem jest, aby rozegrać na koniec mecz piłki robotycznej. Czyli nasze roboty będą sterowane z poziomu tabletów naszymi umiejętnościami. Zrobimy dwie bramki i zrobimy dwie drużyny. Będziemy sobie grali gdzieś tam w piłkę robotami. Więc roboty będą potrzebowały z przodu takie elementy, które według nas będą nam pomagały utrzymać piłkę gdzieś tam. Piłeczka jest o takiej wielkości. Roboty też są o takiej wielkości. Więc ten przód, który tutaj jest, akurat tutaj jest paleciak, to ta piłka będzie musiała być przepychana. Jeżeli nie zrobimy nic z przodu, to po prostu pchniemy, ale piłka nam ucieknie. Jakbyśmy chcieli nią sterować, to musimy zrobić jakieś łapki. Ale to ja też będę pomagał, bo później tu mamy dodatkowe klocki. Więc taki jest zamysł. Rozegrać mecz, ale na początek musimy złożyć nasze własne roboty. Nie mogę tak trochę się nudzi, więc proponuję. Dzień dobry, mam na imię Iga i mam 8 lat i przyszłam tutaj, żeby się pobawić robotami i zagrać mecz piłki nożnej robotowej. To nie zapasy. Masz włączony?